Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Program sponsoruje Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców i mechaników diesla w USA. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny z lotu Mastercard. Opole 20-22 lipca. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Przed Wami kolejny odcinek przygotowany po to, żeby przybliżyć Wam świat ciężkiej motoryzacji. Dziś zobaczycie. Ponadgabarytowych zmagań ciąg dalszy. Skąd się wziął Unimog? Ciąg dalszy Mana w Norymberdze. Jedziemy! Tak naprawdę ten odcinek zdominują auta takie trochę niezwyczajne, ale zanim do nich dojdziemy, zapraszam na stroboskop. Portal PromesCAT, organizujący przeprawy promowe na ponad 400 połączeniach pomiędzy więcej niż 200 portami w 35 krajach w całej Europie, bez wątpienia zasługuje na miano jednego z czołowych operatorów transportowo-logistycznych. Swoją pozycję buduje już od 27 lat, w ciągu których nie brakowało różnych nieprzewidzianych sytuacji. Zebrane doświadczenia zaowocowały uruchomieniem opcji ubezpieczeń flotowych kierowanych do przewoźników mających minimum 5 pojazdów. Oferta jest ciekawa poprzez swój zakres, który może obejmować tylko obowiązkowe OC lub tworzyć pakiet zawierający przykładowo autokasko, zieloną kartę, ubezpieczenie NW, assistance, dodatkowe ubezpieczenie szyb czy też ochronę prawną. Ubezpieczenie flotowe ma postać jednej zbiorczej umowy obejmującej wszystkie pojazdy w firmie. W ofercie SCAT Polisa również znajduje się opcja OC przewoźnika drogowego, obecnie oferowana na najbardziej korzystnych warunkach na rynku z optymalną składką ubezpieczeniową. Ta interesująca propozycja dała nam asumpt do zauważenia innego jej znaczenia. To doskonały przykład dywersyfikacji działań, sprawiający, że SCAT może czuć się pewniej nawet w tych niezbyt pomyślnych dla transportowców czasach. Terminowość i ciągłość dostaw to dwa filary, na których wspiera się cała branża TSL, gdzie powiedzenie czas to pieniądz nabiera niezwykle mocnego znaczenia. Kluczem do sukcesu na tej trudnej niwie jest sprawne poruszanie się pomiędzy różnorodnymi sposobami transportu, bo chociaż ogniskujemy nasze zainteresowania na drogach i kołach, to przecież nie zawsze i wszędzie tym sposobem da się dotrzeć na miejsce. Przykładem firmy właściwie pojmującej swoją rolę przewoźnika jest Eron Trans. Potrafią tam tak zarządzić transportem przesyłki, że niezależnie od wykorzystanego sposobu, nawet jeśli wymaga użycia różnych środków, wieziony towar dociera na miejsce i na czas. Procentuje tu blisko 30-letnie doświadczenie firmy, która chętnie wspomoże każdego, kto się do niej zwróci o zorganizowanie transportu. Eron Trans wspiera się przy tym o własny terminal kontenerowy oraz rozległą sieć kontaktów w portach lotniczych i morskich. Z pewnością z takiej pomocy warto skorzystać. Dwadzieścia lat temu, 29 marca 1998 roku, otwarto najdłuższy w Europie most Vasco da Gama, spinający brzegi Tagu w okolicach Lizbony. Całkowita długość przeprawy wynosi 17,2 km. Składają się na nią niemal kilometrowe przęsło główne, 11,5 km przęseł w nurcie rzeki oraz blisko 5 km wiaduktów dojazdowych i węzłów drogowych. Budowa trwała 3 lata, a blisko 3300 robotników najpierw przez 18 miesięcy przygotowywało wszystko w najdrobniejszych szczegółach, a dopiero kolejne półtora roku poświęciło konkretnym robotom budowlanym. Wszystkie prace nadzorowało złożone z firm portugalskich, francuskich i brytyjskich konsorcjum Lusoponte, które wygrało ogłoszone przez rząd Portugalii przetarg na wybudowanie mostu. Grupa otrzymała 40-letnią koncesję na pobieranie myta. W tym czasie mają się zwrócić sięgające miliarda dolarów całkowite koszty budowli. Jej deklarowana trwałość
wynosi 120 lat. Konstrukcja wytrzymuje napór wiatru wiejącego z prędkością 250 km na godzinę i ma także przetrzymać trzęsienie ziemi o sile 4,5 razy większej od tego, które w 1755 roku całkowicie zrujnowało Lizbonę, zabierając życie 90 tysiącom osób. Most nazwano imieniem słynnego portugalskiego żeglarza w 500. rocznicę odkrycia przez niego drogi morskiej z Europy do Indii. Przez nasze ekrany przewinęło się wiele pojazdów. Co nas dziś czeka? Zobaczcie. Obiecaliśmy zabrać Was na przejażdżkę najnowszymi autobusami MANA i słowa dotrzymujemy. Poznaliśmy je wraz z liczną grupą przedstawicieli mediów z całej Europy. Branża dziennikarska może poznać zalety tego autobusu w trasie. Będzie kilka tras, będzie kilka produktów do przetestowania. Autobus krótki, autobus przegubowy. Oczywiście też możliwość jazdy autobusami, które miały swoją premierę w zeszłym roku w Lions Coach. No i nie zabraknie naszego najnowszego produktu, czyli lekkiego samochodu dostawczego MAN TGE. Jazdy testowe miały swojego opiekuna, który w MAN zajmuje się właśnie tym tematem. Doskonale zorganizowano tę dynamiczną prezentację i wszyscy mogli dokładnie przyjrzeć się pojazdom w ruchu, jak i zasmakować przyjemności podróżowania nimi. Mamy tutaj szansę przetestować w naturalnym ruchu miejskim autobusy prowadzone przez różnych kierowców. Będą tu mogli wykorzystać wszystkie elementy techniki jazdy, charakterystyczne dla poruszania się w obszarach zurbanizowanych. Jak się okazało, sprawdzenie pojazdów w boju było strzałem w dziesiątkę. Wszyscy obecni na konferencji prasowej dziennikarze mieli po jazdach pełny obraz produktu. Z przebiegu imprezy był też zadowolony prezes MANA. Dzisiaj cały dzień testowaliśmy te autobusy na żywo, w miastach, w różnych sytuacjach. To znaczy mogliśmy widzieć, jak naprawdę ten autobus funkcjonuje, jak jest chaos, jak ten system Efficient Hybrid funkcjonuje, jak ten system Start-Stop funkcjonuje. Wszystko byliśmy w stanie sprawdzić i wszystko byliśmy w stanie testować. I to oczywiście jest ważne, bo można dużo rozmawiać o autobusach. Lepiej jest czuć, jak to naprawdę funkcjonuje, jak jest komfort, jak kieruje. Jak jest chaos w autobusie. To wszystko mogliśmy widzieć dzisiaj w tych testach. Podziwialiśmy manowskie nowości osobiście i jesteśmy pod wrażeniem. Cieszy też fakt, że będziemy mieli jako Polacy swój udział w tym przedsięwzięciu, bo pojazdy będą powstawały w Starachowicach. Maniuś pojechał w swoją drogę, a my możemy sobie teraz pozwolić na małą przerwę. Tylko nie odchodźcie nigdzie, bo zaraz po niej zobaczycie. Naszych zmagań z gabarytami ciąg dalszy. Dzieje wszechstronnego Unimoga. Za moment wracamy. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Program sponsoruje Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców i mechaników diesla w USA. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny z lotu Mastercard. Opole 20-22 lipca. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Już sam pomysł skonstruowania takiego pojazdu niósł w sobie zalążek jego wielkich możliwości. Dowodzą ich kolejne wcielenia Unimoga. Oto jego historia w pigułce. Czy istnieje samochód użytkowy zaspokajający potrzeby rolnika, żołnierza, leśnika, drogowca lub budowniczego? Jest. To Mercedes Unimog. Historia tej wyjątkowej jednostki rozpoczyna się w 1945 roku, kiedy to w zniszczonych II wojną światową Niemczech Albert Friedrich skonstruował prototyp pojazdu transportowo-roboczego przeznaczonego dla rolnictwa. Niedobory paliwowo-surowcowe nie pozwalały na odbudowę kraju, a czas płynął.
Dlatego zamiast czekać na możliwość zakupienia ciężarówki lub pojazdu dostawczego, Friedrich zaproponował połączenie traktora z małą ciężarówką o dużych zdolnościach terenowych. Unimog to doskonała konstrukcja. Docenili ją specjaliści z innych branż pokrewnych, czyli przede wszystkim rolnicy, leśnicy, no budowlańcy też. Nie zapomniałeś o kimś jeszcze? A wojsko? No, dzięki swojej konstrukcji i zdolnościom terenowym doceniono walory bojowe pojazdu w Azji i Afryce. Na swoje potrzeby zaanektowali go też producenci wozów bojowych. I co? Może zrobili z niego czołg? Wróćmy do zasadniczego tematu. Kolejną zaletą Unimoga była możliwość współpracy z różnego rodzaju urządzeniami i maszynami. Dzięki nim pojazd może kosić pobocza, myć znaki drogowe, odśnieżać drogi, orać pole, czy pomagać przy budowie sieci energetycznych lub gasić pożary. Krótki rozstaw, pojedyncze ogumienie terenowe, potężne kąty natarcia, zejścia i rampowy pozwalają mu w terenie na bardzo wiele. Nic dziwnego, że to ulubiony pojazd wszystkich pracujących poza drogami utwardzonymi. Obecnie Unimog jest produkowany w dwóch liniach użytkowych. Modele oznaczone literą U i trzema cyframi to wersje zwane nośnikami technologicznymi. Przystosowane są do współpracy z maszynami zawieszanymi niemal z każdej strony Unimoga. Pojazdy oznaczone literą U i czterema cyframi to wozy transportowe. Korzystają z nich głównie strażacy, wojsko i służby ratownicze. Wersje oznaczone U i dwoma cyferkami, jak szybko się pojawiły, tak szybko zniknęły z produkcji, bo odbiegały od ogólnej koncepcji Unimoga. Cóż, tradycja była silniejsza. Ciekawostką jest fakt, że nikt nie powtórzył sukcesu tego pojazdu, chociaż próbowało tego wielu producentów. Dobrze powiedziane, ich zamiary spaliły na panewce. Wracając do rzeczy. Obecnie produkowane Unimogi jako nośniki mają opcję przenoszenia kierownicy z lewej na prawą stronę, co znacząco ułatwia pracę z maszynami, na przykład kosiarkami poboczy lub zamiatarkami. Oprócz typowo utylitarnych wersji Unimoga pojawiły się także wersje bardziej rekreacyjne. Jedną z nich była Black Edition, wersja nawiązująca stylistyką do amerykańskich pick-upów, czarna, pełna chromu. Lub też zielona żabka, która pojawiła się na targach w Hanowerze, bardziej przypominająca studium niż prawdziwy pojazd. A chciałbyś prowadzić taki pojazd bez szyby przez las lub chmarę komarów? Jeśli tak, to musisz być masochistą. A wracając do Unimoga, to stał się on ikoną amatorów turystyki terenowej. Bardzo często jest obiektem westchnień offroadowców czy eksploratorów, a ceny nawet mocno przechodzonych egzemplarzy są od lat wysokie i cały czas rosną. Unimog to dobra inwestycja. Razem z Unimogiem można powiedzieć, że wyrósł cały dział przemysłu konstruującego specjalne urządzenia dla tego pojazdu. Takimi były między innymi, są nadal produkowane, różnego rodzaju kosiarki, palownice czy frezarki do asfaltu, dedykowane właśnie konkretnie Unimogowi. Brakuje mu tylko wodotrysku, no chyba że akurat pęknie przewód wodny w myjce do znaków. Powracając do cech auta, zauważmy, że doskonała widoczność z dedykowanej kabiny ułatwia obsługę nawet kilku maszyn jednocześnie. Sensowne zdolności transportowe mają tylko wersje bez przystawek odbioru mocy. Unimog podatny jest też na specjalistyczne zabudowy. Czy to jako transporter wojskowy, autobus wysokogórski, oczywiście na wszystkich napędach, wóz strażacki, czy nawet lokomotywa. Nie ma dla niego ograniczeń. Jesteś pewien? Dałoby się z niego zrobić na przykład papamobile? Skoro wyszedł na staże 66, to na Unimogu na pewno da radę. Widziałem nie takie Unimogi. Tak, tak, to może jeszcze łazik księżycowy. Wracając do konkretów, pomimo ogromnych zdolności terenowych, Unimog nie jest zawalidrogą.
Każdy model jest skonstruowany w taki sposób, aby nawet z przyczepą osiągał prędkość 85 km na godzinę, dopuszczającą go do ruchu po niemieckich autostradach. Dzięki temu pojazd zyskał uznanie również u współczesnych rolników, wykorzystujących go do transportu płodów rolnych. Jest szybszy niż traktor i ma większe zdolności przewozowe. Za pomocą skomplikowanych przekładni, mostów portalowych ze zwolnicami, moc silnika Unimoga może być dawkowana na koła w prędkościach od 2 metrów na minutę do 85 km na godzinę. To powiedz po prostu, że raz idzie tempem żółwia, a raz jak normalna ciężarówka. Zwróćmy uwagę na jeszcze inne jego cechy. Bardzo często Unimogi wyposażane są we wciągarki ulokowane z przodu, z tyłu i z boku. Kompaktowe rozmiary nośnika pozwalają mu nie tylko na akcje w trudnym terenie, ale i na manewry w ciasnych miejskich uliczkach. Wysoko zawieszone wały napędowe w żaden sposób nie stykają się z podłożem w trakcie pokonywania nierówności poprzecznych. Niska masa całkowita, wahająca się od 7,5 do 16 ton, to także atut. W pojazdach terenowych podstawową zasadą jest połączenie dwóch cech – lekki wózek i mocny silnik. Unimog trzyma się tej zasady od ponad 60 lat. Jak Mercedes klasy G, było o tym powiedzieć. A my na zakończenie powiedzmy jeszcze, że najnowsze modele Unimogów spełniają już normę emisji spalin Euro 6, ale na bardziej liberalne rynki nadal idą starsze wersje. Ciekawostką jest, że grupa obserwatorów wojskowych ONZ w Iranie i Iraku nosiła nazwę Unimog, a sama ONZ często posługiwała się Mercedesami Unimog w trakcie swoich misji. Czy potrzeba lepszych referencji? A czy wiecie, skąd wzięła się nazwa Unimog? To skrót od niemieckojęzycznego określenia Universal Motorgerät. Jak skrupulatni Niemcy nazwali to cudo techniki, czyli uniwersalny przyrząd silnikowy. Pozostajemy w kręgu pojazdów niezwykłych, bo tylko takie poradzą sobie z ponadgabarytami. Popatrzcie. Jedziemy dalej z naszymi gabarytami. To kolejna odsłona podróży po Europie, w której z kamerami stawiamy się wszędzie tam, gdzie na drogach pojawia się coś niewymiarowego. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy w poprzednim odcinku, sprawdzamy, czy w praktyce potwierdza się powiedzenie angielska pogoda i czy jest to równoznaczne z mgłą i deszczem. Mamy do tego doskonałą okazję, bo towarzyszymy transportowi wyposażenia browarniczego, który porusza się drogami wyspiarskiej krainy, słynącej z popołudniowej herbatki i specyficznej pogody. Dzisiaj dołączymy też do gabarytu, który jest wyjątkowo długi i dopasowanie do niego naczepy zmusiło nas do zastosowania pewnej sztuczki. Zobaczymy także, jak na drodze czuje się typowo rzeczna konstrukcja. Ale wszystko po kolei. Zaczniemy od podróży z ogromnymi zbiornikami po drogach Wielkiej Brytanii, gdzie okazuje się, że pogoda jest idealna. Jedziemy w dzień, bo takie dostaliśmy zezwolenie. Ale czas goni. Za chwilę dzieci wyjdą ze szkół, a ludzie z pracy. Na drogach zrobi się tłoczno, a my nie możemy stwarzać zagrożenia i tamować ruchu. W Anglii z miejscowości Reading do miejscowości Southampton przewozimy beczki 5,70 szerokości, wysokości około 6 metrów. Ponieważ jestem pilotem, ode mnie zależy w jaki sposób bezpieczeństwo tego transportu. Ja jako pilot muszę współpracować przede wszystkim z kierowcami, z osobami, które jeszcze z nami też tak jakby współpracują, bo w tym momencie, będąc w Anglii, korzystamy z usług innych pilotów, angielskich pilotów. Jest również angielska policja. Przygotowanie takiego transportu trwa kilka tygodni. Musimy odpowiednio zaplanować trasę przejazdu, znaleźć takie drogi, po których można się poruszać. Działamy w porozumieniu z lokalnymi władzami, policją i różnymi firmami. Wyznaczamy miejsca, gdzie trzeba podnieść przewody elektryczne albo na przykład usunąć gałęzie z drzew. Jazda z ładunkiem ponadgabarytowym jest niezwykle wyczerpująca ze względu na ciągle wzmożoną uwagę, więc nawet krótka przerwa przynosi ulgę.
Ale nie możemy się zatrzymać byle gdzie, tylko w ściśle określonych miejscach, aby nasz postój był bezpieczny i nie zatamował ruchu innych pojazdów. Część naszej ekipy ma teraz pauzę, nam jednak reporterska ciekawość nie daje usiedzieć na miejscu. Bacznie rozglądając się wokół, potrafimy łatwo dostrzec różnice pomiędzy ciągnikami królującymi w prozaicznym transporcie zwykłych towarów, a tymi, które dominują w transporcie ponadnormatywnym. Dla prawdziwie gigantycznych ładunków standardowa konfiguracja 4x2 będzie zbyt skromna. Stąd wśród przewoźników parających się ponad gabarytami prym wiodą inne konstrukcje. No takie ciekawe konie to są pięcioosiowe, to są najciekawsze takie ciągniki balastowe, bo to nie można nazwać ciągnikiem siodłowym, najczęściej to jest ciągnik balastowy, gdzie ma nawet chłodnicę do swoich urządzeń, do skrzyni biegów, do silnika. Chłodnica jest za kabiną, bardzo ciekawie to wygląda. A do tego ma jeszcze bardzo dużo hydrauliki, to jest wszystko też chłodzone poprzez ciecz. Także te wszystkie instalacje są zamontowane za kabiną i taki ciągnik praktycznie do innych transportów się nie nadaje. Sam też niczego nie przewiezie. Potrzeba specjalnych, wytrzymałych naczep. Ich producenci oferują niemal nieograniczoną ilość kombinacji, a każdy chce zawojować rynek i dostarczyć coś wyjątkowego. Zobaczmy nietypowe przeznaczenia lub raczej kilka bardzo specjalistycznych konstrukcji. W firmie Faymonville powstała naczepa samozaładowcza Prefa Max, przewidziana do transportu prefabrykowanych elementów betonowych. Kolejna naczepa tej samej firmy o nazwie Cargo Max powstała, by transportować elementy i obciążniki dźwigów. Niezwykle ciekawe są samosterowne naczepy Flex Max, przeznaczone do transportu ładunków samonośnych o znacznych długościach. Zaprojektowano je tak, by system kierowania był niezależnie nadążny względem ciągnika. Przedstawione konstrukcje doskonale można by wykorzystać do przewiezienia ładunku, przy którego transporcie zaraz będziemy uczestniczyć. Rzadko na drogach spotyka się takie betonowe giganty. W związku z rozmiarami i ciężarem gabarytu, zespół przygotowujący trasę przejazdu musiał dodatkowo zmierzyć się z pewnym problemem. Jego źródłem była długość strunobetonowego elementu i przyjęta metoda realizacji przewozu. Zobaczmy, jak poradzili sobie z tym w praktyce. Spotkaliśmy ich na trasie, gdzieś między Mszczonowem a Ciechanowem. Konwój akurat oddawał się słodkiej drzemce na parkingu. Kierowcy pojazdów składających się na tę kawalkadę właśnie postanowili wrzucić coś na ruszt, więc zapanowała nieco piknikowa atmosfera. Ale niech nikogo nie zmyli ta, zdawałoby się, sielanka. Chłopaki prawie całą noc jechali, choć nawinęli na koła raptem kilkadziesiąt kilometrów. Wystarczyło zobaczyć, co wiozą, aby wiedzieć, dlaczego tylko tyle. To jest transport belek strunobetonowych, które są wożone na budowę wiaduktów kolejowych, na szybką kolej Warszawa-Gdańsk. Jest to belka o długości 39 metrów. Waga 81-82 tony, tak podaje producent. Przy 39 metrach długości stanowi już o tym, że musimy stosować tu specjalistyczny zestaw. To są dwa wózki. Ciągnik z naczepą, wózek z tyłu. Ciągnik ciągnie za sobą jeden wózek, belka ciągnie drugi wózek. Całkowita długość takiego zestawu, łącznie z ciągnikiem, to jest 49 metrów i to stanowi już o trudności w transporcie. Masa zestawu także jest niebagatelna, w sumie 120 ton, a więc tyle co 3 normalne łamańce albo 100 średniej klasy osobówek. A że w konwoju są dwa takie giganty, to i obstawa musi być odpowiednio liczna. Do tego transportu potrzebujemy 4 pilotów. Z tego jeden jedzie z przodu przed transportem, jeden za pierwszym transportem, na kolejny przed drugim transportem i ostatni zamykający całą kolumnę. Staramy się zatrzymywać ruch sprzeciwka na w miarę możliwości prostych odcinkach. Ustawiany jest do boku, aby transport odbywał się płynnie i bezpiecznie. Oni to nie robią nikomu na złość, robią to dla bezpieczeństwa ich i pozostałego ruchu. W zeszłej nocy mieliśmy takiego Litwina, który po prostu wyprzedzał. Nie patrzą na długość, na polecenia pilotów. Jemu się śpieszy, po prostu jedzie. No. Dopiero przy zrównaniu się w połowie tego zestawu widzi, co zrobił. Jeszcze zobaczymy się z tym solidnym kawałkiem betonu na kołach. Ale teraz otrzymaliśmy wezwanie do kolejnego gabarytu. Jest on o tyle ciekawy, że zwykle porusza się po wodzie,
A my mamy okazję zobaczyć, jak tym razem będzie czuł się na drodze. Nasz bohater narodził się w stoczni. W pokaźnej hali produkcyjnej przez 5 miesięcy powstawała jednostka pływająca o długości 24 metrów i szerokości 6 metrów i 20 centymetrów. Byliśmy świadkami zarówno wyjazdu tej jednostki z hali, jak i jej wodowania, co na nas, szczurach lądowych, wywarło niemałe wrażenie. Statek nie nabrał wody, więc pchacz mógł przetransportować naszego bohatera do portu przeładunkowego w Choruli. Statek został wyciągnięty z wody za pomocą dwóch żurawi Terex Demak. Jeden o udźwigu 80, a drugi o udźwigu 100 ton. Trzeba dodać, że jest to dosyć skomplikowana operacja, ponieważ tafla wody w połączeniu z dnem statku zachowuje się jak wielka przyssawka. Operatorzy żurawi popisali się perfekcyjną współpracą i łódź jak po sznurku trafiła na niskopodwoziówkę rozciągniętą do odpowiedniej długości. Ta ośmioosiowa naczepa marki Goldhofer ma wszystkie koła skrętne, które współpracują z ciągnikiem. Dzięki nisko położonej platformie ładunkowej może ona podejmować różne ładunki, w tym na przykład łopaty elektrowni wiatrowych. Wróćmy jednak do naszego statku, który pewnie osiadł na przygotowanych wcześniej, specjalnie zaprojektowanych podstawach. Będą one wykorzystane tylko do tego konkretnego transportu. Aby było nam łatwiej, zdemontowano nadbudówkę, więc żadnego mostu po drodze nie zabierzemy. Tuż przed startem jeszcze raz dokładnie przyglądamy się zestawowi, aby w drodze nie było jakichś przykrych niespodzianek. Łańcuchy sprawdzone, trasa znana, piloci ustalili pomiędzy sobą szczegóły przejazdu, możemy więc ruszać w trasę. W strumieniach rzęsistego deszczu opuszczamy port przeładunkowy w Choruli. Wygląda to tak, jakby niebo podczas tej lądowej części eskapady statku chciało przypomnieć, że wieziemy jednostkę pływającą, dla której już niedługo woda będzie środowiskiem naturalnym. Wypada jeszcze wyjaśnić, dlaczego jedziemy nocą. Jednak o tym w kolejnym spotkaniu z tą łodzią pokonującą czarną wstęgę drogi powoli, ostrożnie, jakby za kolejnym zakrętem miała czekać piaskowa łacha utrudniająca żeglugę. Tymczasem sprawdźmy, jak odpoczywa się trackerom transportującym na brytyjskiej ziemi bardzo cenne, oczywiście raczej dla męskiej części naszej widowni, elementy wyposażenia browaru. Ta chwila przerwy była okazją do rozłożenia sprzętu kuchennego i raczenia się gorącym posiłkiem i napojami. Jednak nie przyjechaliśmy tu na piknik. Kontrolujemy, czy zabezpieczenie ładunku nie poluzowało się w czasie jazdy i ruszamy dalej. Jak sobie poradziliśmy, pokażemy już w następnym odcinku, w którym będziemy zmagali się z trudami wąskich przesmyków w angielskich mieścinkach. Sprawdzimy też, co ciekawego albo i wyjątkowego mają w ofercie producenci pojazdów służących do przewozu gabarytów. Dalej będziemy towarzyszyli bardzo wysokiej, bo ponad 7-metrowej kolumnie destylacyjnej. Ruszymy także w trasę z sekcjami masztów dla farmy wiatrowej. Przyglądniemy się, jak wygląda solidna podstawa odnawialnego źródła energii. Niecodzienne ładunki, mocarne ciągniki, nietypowe naczepy. To wszystko było dziś i będzie w kolejnych odcinkach naszego cyklu Drogowe XXL. A teraz chwila refleksji. Jak to nazwać? To nazwałbym pomyleniem pedałów, oczywiście gazu i hamulca. A jak to nazwać? To była prawidłowa ucieczka na zielone. Dzisiejszy odcinek dobiegł właśnie do końca. Jeśli chcecie wiedzieć, co będzie w następnym, popatrzcie i posłuchajcie. Pokażemy. Przeprawę z sekcjami masztów elektrowni wiatrowych. Historię modelu LF marki DAF. Iveco Daily przebudowane przez Auto Cuby.
Zapraszam do codziennego odwiedzania naszego profilu na Facebooku, bo to dobry sposób na stały kontakt z nami i zyskanie najnowszych informacji o programie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jego wielkich możliwości, już sam pomysł jest skoczny. Trójka! Szóstka! To się kurna zdecyduj! Zapraszam do codziennego odwiedzania naszego profilu na Facebooku, bo to dobry Witajcie w programie Na Łasi! Przed nami kolejny odcinek przygotowany po to, by... To nazwałbym pomyleniem pedału. Oczywiście pedału i hamulcy. A jak... Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastercard. Opole, 20-22 lipca. Program sponsorował Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców i mechaników diesla w USA. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.